Leszcz smażony w słoiku. To jest wizytówka, którą nam wędkarzom wystawił Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego. Oczywiście chodzi o słoiczki ze smażalni w Wierzbicy. W tym momencie smażalnia w Wierzbicy nie podlega już Okręgowi Mazowieckiemu, tylko zarządowi głównemu PZW. No i teraz pytanie: Co dalej z tą wizerunkową katastrofą? Próbowałem dowiedzieć się. U źródła niestety nie dostałem żadnej odpowiedzi, kto mógłby Wam przekazać. Pożyjemy, zobaczymy. Może Wy macie jakiś pomysł, co z tym dalej zrobić? Może kebab z bolenia.